Nieważne, chodzi o to, że kreskówka jest okropna. Tak się składa, że nam kreskówka się podoba. Tak, mój dzieciak oglądał i powiedział, że jest super. Nie obraź się, gościu, ale z dzieciakiem jest coś nie halo. Masz dziwoląga, koleś. Dobrze, skoro obaj jesteście znawcami kreskówek, powiedzcie nam, co jest nie tak. Dobrze! Dobrze! Zaraz wam powiemy! Jasne. Słuchajcie! Wiecie co? Ja zacznę! Po pierwsze, ja nie ssę kciuka! I nigdy nie krzyczę: o, kapitanie! Kapitanie, ratuj mnie! Ta, a ja nie mam śmigła przyczepionego do głowy! Ani do tyłka! O, i zapomnieli o kościelnych pomarańczach! Ta, odlecieli i zostawili je na ziemi! Dobrze, skoro obaj tak doskonale znacie się na kreskówkach, może sami napiszecie scenariusz. O! To jest wypanie! Ekstra! Dla mnie luz! Chcecie tego? Luzi! Może i tak! Wiecie co? Lepiej dzwońcie po straż pożarną, bo... Bo zaraz podpalimy tę waszą norę! Nie, przesadzasz. Okropnie. Teraz przesadziłeś. Koniec! Zwolnieni. Tak, zwalniam was! Więc lepiej skok, skok, skok! Na księżyc, hop, hop! Co jest bez sensu! Ekstra! Brawo! Zatopieni! Dobra, to co teraz? Teraz Henryk i ja napiszemy scenariusz. Tak, napiszemy. Ale macie świadomość, że premiera kreskówki jest za 2 dni? I że żaden z was jeszcze nie pisał scenariusza. I co? To pestka. Każdy potrafi pisać dla telewizji. Nawet małpy to potrafią. Napiszemy świetny, śmieszny scenariusz na jutro rano. Właśnie. Ej, chcecie pracować całą noc? No pewnie, że tak. Jasper, przynieś 10 litrów czarnej kawy. Jasne. Charlotte, przynieś nam cukier, a także paralizator. Dobra. A ja to co? Co mam robić? Ty! Ty idź włączyć odpowiednią muzę. Ładne!